Michał Cichy, MMA.pl, ze mną jest Michał Pasternak. Po powrocie do Polski i po świetnej walce, przyznam Ci szczerze, myślałem, że to będzie bardziej wyrównane starcie, Ty jednak to bardzo szybko rozwiązałeś. Czy taki był plan na tę walkę? Czy planu na tą walkę nie było, bo trener chyba był zajęty innymi zawodnikami, jakiegoś ostrego planu nie przygotował. A zresztą może podszedł do tego tak, że sobie poradzę, bo na ostatnich sparingach dosyć dobrze mi szło, pochwalił mnie. Także wydaje mi się, że on po prostu już wiedział, że dam radę wygrać i nie było jakiegoś wielkiego game planu na to wszystko. Czy był jakiś problem z organizacją One FC, żebyś zawalczył w Polsce? Nie, znaczy był na początku, bo miałem mieć innego rywala, ale no summa summarum dostałem Sylwestra, z czego bardzo się cieszę, bo uważam, że Sylwester jest świetnym zawodnikiem i chciałbym, żeby został po prostu 9-3, bo na pewno coś tam mu gra. No i to było chyba na tyle, nie? Swego czasu mówiłeś, że będziesz schodził do kategorii 84. Powiedz mi, jak to teraz wygląda? Czy będziesz walczył w 93? Swego czasu mówiłem, że będę schodził do kategorii 84, ale na tą chwilę nie będę tego robił, bo One FC po prostu ma dosyć inne zasady, jeśli chodzi o robienie wagi i nie jestem w stanie zejść tam na 8-4. Nie ma odwadniania. Limit? 9-3. Też 9-3, tak? Tak, tylko że tam nie ma odwadniania, musisz zejść na samej diecie, przyjeżdżasz, masz hydrotesty, jesteś ważony. Zupełnie inaczej to wygląda, a mi to idealnie pasuje. I następny występ będzie w One FC, czy może celujesz w tą październikową galę PLMA? Na razie nie celuję w nic, zobaczymy jak to wszystko wyniknie, bo jeśli mam być szczery, to jestem troszeczkę zawieziony po prostu tym, że nie byłem puszczony w telewizji, nie byłem na głównej karcie. Miałem inną propozycję z Polski i jeśli mam być szczery, to żałowałem później, że jej nie wykorzystałem. Nie będę mówił, co to za propozycja, bo nie doszło do tego starcia, więc troszeczkę by było nieładnie z mojej strony. Także. Wiesz co, wydawało mi się, że to było puszczone jednak w telewizji teraz po tej walce Kołeckiego, ale mogę się mylić. Na pewno się mylisz, bo transmisja była do 23, a myśmy wychodzili za 5. A widzisz, miałem informację, że do, chyba, że ta walka że do 24 myślałem, że miałaby być transmisja. To jak było puszczone, to jest jeszcze lepiej. To nie jestem pewny, nie będę tutaj mówił, jak nie mam pewności. Dobra, w takim razie dzięki za wywiad i chwila dla Ciebie. Chwila dla mnie, no to w takim bądź razie zatańczę albo pozdrowię sponsorów. Pozdrowię sponsorów. Wielkie dzięki dla moich koleżków, którzy przyjechali tutaj i mnie wspierali, dla mojej żony, za to, że ze mną wytrzymywała, bo byłem nie do zniesienia. No i oczywiście dla wszystkich moich sponsorów. Miasto Pińczów, czyli dla głównego, który dowodzi tym wszystkim, czyli Włodzimierza Barduraka, MC Gym, najlepsza siłownia w mieście, Invex Remedies, Fit Shape, Metal Bed, Kotły CO. To jest sponsor, który teraz mnie zaczął wspierać. Mam nadzieję, że nam to się wszystko będzie układać. See You Tattoo, LGT Octagon, Madman. No i pozdrowienia dla mojego koleżki Bawora. Trzymaj się, ziomeczku. Razem damy wszystko radę zrobić. A z nami był Michał Pasternak. Dziękujemy. Thank you.